zamknięte jeszcze. Może dla ciebie, młody człowieku, ale pan Zbyszek na pewno mnie obsłuży. Proszę państwa, raz na tydzień święto bywa. Panna Andzia jest szczęśliwa. Już od rana się pudruje i się krząta. Już nie sprząta dziś. Wyglądają, śpiewają z nią wraz. Szanowna pani Andziu, pani to chyba po dziczyznę dziś przyszła. Panie Zbigniewie, pan lubi zażartować. Pan chyba najlepiej wie, czego kobiety pragną, tak z głębi serca. Serca, serduszka. Szanowna pani, po podroby przyszła. Wątróbka, nreczki na cynaderki, proszę. Szanowna pani, w piwnicy mam takie dorodne bycze. Panie Zbigniewie, pan mnie zawstydza. Ja dzisiaj tylko po kotleciki. Kotlecie, kotlecie, co ty masz w sobie? Kochają ciebie mężczyźni, kocha cię wiele kobiet. Co by nie mówić o tobie, kotlecie, jesteś najlepszym mięskiem na świecie. Panie Zbigniewie, ja pana bardzo proszę. Pan jest taki silny i męski. Rzeźnik, rzeźnik. Wy to zawód, rzeźnik to krwa. Wy zawód to rzeźnik krwa. Wy to rzeźnik, 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 rzeźnik. Krwawy to zawód, rzeźnik. Zawód rzeźniczy, rzeza. Wciąż tylko z nożem, nożem. Z toporem. Ha! Lecz dzisiaj każdy mięso mieć życzy. I ja mu służę nożem, doborem. Rząd! Pełne są u mnie mięsiwa jadki i wielkie zawsze zapasy. A. Masz polędwice, pieczeń, łopatki, patki, schaby i szynki, szynki, kiełbasy. Dlatego u nas tyle nie ma.
śnieżnego dnia. No i czysta, oczywista, dziś na Andzia mamy chłodne, dziś na chłodnej wielki bal. To ja już nie chcę tego mięska.